Storybox przedstawia Robert Schmidt. Pola dawno zapomnianych bitew. Tom pierwszy, łatwo być Bogiem. Czyta Wojtek Masiak. Część pierwsza. Misja Nomady. 1. Układ Słoneczny, Sektor Alfa, 22.06.2354. Pora wstawać, mój panie? Szepnęła wciąż jeszcze zaspana Monika Terin, przeciągając się zmysłowo w szeleszczącej pościeli. Jeszcze czas, słońce dopiero wschodzi. Mruknął Nikę na tyle głośno, by go usłyszała, a zarazem na tyle cicho, by nie wyrywać jej z błogiego rozleniwienia. Siedział, a właściwie pół leżał w okrytym skórą tygrysa płytkim fotelu opodal łoża, wpatrując się w wąski wykusz okna. Sączył cierpkie wino z kryształowego pucharu i obserwował rozkołysane szczyty drzew i siny masyw górskich w oddali. Pierwsze promienie przed świtu dopiero co rozjaśniły horyzont, ale dawały dość światła, by można było rozróżnić każdy szczegół krajobrazu. Rzadkie chmury płynęły leniwie jak kłęby dymu z dogaszanego ogniska. Wśród nich baraszkowały, idąc w zawody z wiatrem, smukłe, skrzydlate sylwetki. Zbyt charakterystyczne, by je pomylić z ptakami, zbyt szybkie i zwinne, zbyt błyszczące. Całe stado ognisto-czerwonych smoków opuściło gniazda, by przywitać dzień w przestworzach. Dlaczego mnie nie zbudziłeś, mistrzu? Pytanie dobiegło z oparcia fotela tak niespodziewanie, że drgnął mimowoli, wypuszczając z dłoni puchar. Monika Terin podeszła tak cicho, a może to on odpłynął myślami zbyt daleko. Kryształ upadł, na szczęście już opróżniony na futra wyścielające kamienną posadzkę. Nie stłukł się, jedynie kilka kropel szkarłatnego trunku prysnęło na długie, śnieżnobiałe włosie. Zły znak, Nikę skrzywił się. Czy cię trapi, kochany? Dziewczyna przykucnęła tuż obok. Oparła głowę na jego ramieniu, a on przesunął opuszkami palców po długich włosach barwy złota. Przecież wiesz. Pochylił się by ją pocałować, ale w tej właśnie chwili wstała. Przeszła obok niego naga, wciąż gorąca i zaspana. Stanęła przed oknem, zasłaniając cały widok, po czym pochyliła się zmysłowo, opierając łokcie o wąski parapet. Smoki spójrz kochany, jakich dużo dzisiaj. Powiedziała świadoma, że nie na skrzydlatych gigantach skupia się teraz jego uwaga. Lubię smoki. Powiedział Nike, starając się, by zabrzmiało to obojętnie. Jest w nich tyle godności, a zarazem są tak szalone. Moni uśmiechała się, gdy to mówił. Chwilę później przyklęknęła pod oknem i razem patrzyli na wirujące w oddali ogniki. Blado-czerwona łuna świtu wciąż rosła na horyzoncie. Będzie mi ich brakowało. Nike przymknął na moment oczy, ale nim zdążył je ponownie otworzyć. Nagły blask zmusił go do kurczowego zaciśnięcia powiek. Nie na wiele się to zdało. Wciąż miał wrażenie, że nagie słońce zapłonęło na wprost jego źrenic. Już siódma usłyszał głos Monikaterin. To ostatni apel. Nie możesz się spóźnić. Oślepiający błysk uświadomił mu, że wyłączyła iluzjoner. Obraz kamiennego muru z wąskim wykuszem zniknął, a wraz z nim drzewa, góry, Niebo i tańczące na wietrze smoki. Panoramiczny wyświetlacz zajmujący całą ścianę pokazywał teraz bezbrzeżną czerń przestrzeni kosmicznej i zawieszoną w niej planetę matkę. Dokładnie zsynchronizowany z iluzją słońce wychynęło przed momentem z zakrawędzi błękitno-białego globu. Fotochromatyczny krystalit natychmiast pociemniał, ale ten ułamek sekundy wystarczył, by porazić wzrok. Zdążę. Jęknął po części z bólu wywołanego błyskiem, a po części dlatego, że była to ich ostatnia wspólna iluzja. Zabrzmiało to tak, jakbyś nie miał zamiaru iść na ten apel. Podeszła do niego kręcąc biodrami, lecz zatrzymała się poza zasięgiem rąk. Czy aby na pewno wszystko w porządku? Widziałaś mój indeks. odparł wymijająco, nadal przecierając oczy. Mam czwarty wynik na roku. Widziałam, przyznała. I mówiłam ci, że to wystarczy. Możesz mi wierzyć. Wierzę ci, kochanie, pochylił się nagle, by objąć ją w pasie, lecz schwytał tylko powietrze i ten niepowtarzalny, jakże ulotny zapach rozgrzanej skóry. Monika Terina cofnęła się zwinnie o krok i nadal spoglądała na niego uważnie, jakby chciała utrwalić w pamięci ten widok. Jego pociągłą twarz. Prosty, ale niezbyt długi nos, wydatne kości policzkowe, nadające mu bardzo męski wygląd, głęboko osadzone piwne oczy i kruczoczarne, krótko ścięte włosy, porastające samą potylicę. Jesteś dzisiaj taki przygaszony? Szepnęła, gdy wstawał z fotela. Nie co dzień człowiek kończy akademię. Pasowanie to jeszcze nie wyrok, rzekła. Przecież tak naprawdę nic się nie zmieni. Z twoim świadectwem na pewno zostaniesz w obrębie układu słonecznego, może nawet załapiesz jakąś fuchę tutaj, na orbicie Ziemi. Tak. Między nami nic się nie zmieni. Powiedział, choć doskonale zdawał sobie sprawę, że jego słowa są większą złudą niż iluzja, którą przed chwilą oglądali. Zbieraj się. Rzuciła mu kombinezon, ten sam, który poprzedniego wieczoru tak pieczołowicie poskładał. Paradny strój kadeta ostatniego roku. Masz tylko kwadrans do pierwszego gwizdka, a chciałabym jeszcze. Nie musiała kończyć. Wiedział, czego chciała. Wiedział też, że tego właśnie najbardziej będzie mu brakowało. Baczność! Trzy równoboczne formacje umundurowanych postaci wyprężyły się w ułamku sekundy. W tym miejscu wszystko oddziaływało na wyobraźnię. Półmrok ogromnego hangaru, obłe kształty myśliwców. Wielkie bryły transportowców w oddali, a nade wszystko wszechobecny chłód uświadamiający uczestnikom tej ceremonii, że od nieskończonej próżni dzieli ich tylko kilkumetrowa warstwa helonu. Na zakończenie apelu przemówi rektor admirał Diamandreas Drea de Ravenor. Oficer dyżurny zasalutował Spoglądając w kierunku wykładowców siedzących na trybunie honorowej, a potem zszedł z mównicy, ustępując miejsca postawnemu, kompletnie łysemu mężczyźnie. Dred był żywą legendą, jedynym oficerem w służbie czynnej, który walczył w zakończonej przed wiekiem wojnie. Choć miał na karku szesnasty krzyżyk i zaliczone 133 lata służby, nie wyglądał na starca. Osiem dekad przymusowej hibernacji zrobiło swoje. Dzięki nim nadal wyglądał jak młody Bóg. Wzrost koszykarza, kwadratowa szczęka, szerokie bary, mięśnie godne kulturysty, sprężyste, ale i pełne godności ruchy. Wszyscy kadeci zazdrościli mu tej sprawności, ale żaden nie przyznałby nawet na torturach, że w ciągu sześciu lat nauki poczuł choć odrobinę sympatii do rektora. Dred był wyniosłym, sadystycznym Sukinsynem i bardzo lubił przemawiać. Uwielbiał dręczyć fizycznie i werbalnie. Wiele razy przekonali się na własnej skórze o jednym i o drugim. Dlatego dawno już poprzysięgli, że żaden nie wyda z siebie najlżejszego dźwięku podczas mowy pożegnalnej. Kadeci, spocznij! Rozpoczął zwyczajowo, pokazując gruby plik kartek, na których zawarł tezy swego wystąpienia, a potem zamilkł wymownie, licząc na szmer zwątpienia. Tym razem jednak, zgodnie z postanowieniem, nie dali mu satysfakcji. Nie uszło to jego uwagi. Kadeci z pierwszego szeregu dostrzegli, że nerwowo drgnęła mu powieka. Zapewne nieraz zadawaliście sobie pytanie: Dlaczego szkoliliśmy Was w tak trudnych warunkach? Rzekł, odkładając kartki na mównicę. Dlaczego musieliście z zamkniętymi oczami przeprowadzać najbardziej skomplikowane procedury alarmowe, skoro tu znowu zawiesił głos i przesunął wzrokiem po formacjach kadetów, zanim podjął mowę od powtórzenia ulubionego chwytu retorycznego, który pozwalał mu przedłużyć wystąpienie. Skoro od 118 lat żadna jednostka floty nie brała udziału w walce. Nie mamy dzisiaj wrogów. To prawda. Ostatnia wojna zakończyła się absolutnym i bezdyskusyjnym zwycięstwem federacji. Było to wszakże perrusowe zwycięstwo, co chyba każdy z Was przyzna. Nie ma żołnierza, który by nie stracił w tym konflikcie przodka. Niemniej, za cenę przelanej wtedy krwi, zapewniliśmy naszej cywilizacji rozwój na cały wiek z okładem. Jeszcze nigdy w dziejach ludzkości pokój nie był tak trwały. Człowiek sięgnął gwiazd przed zaledwie trzema stuleciami. Ujarzmił znaną przestrzeń w niespełna piętnaście pokoleń. Skolonizował tysiąc czternaście planet w ośmiuset siedemdziesięciu dwóch układach zbadał następne 18 tysięcy systemów gwiezdnych. To wiele, naprawdę wiele, jak na trzy wieki ekspansji. A gdyby nie czas wojny domowej, moglibyśmy do tej listy dopisać setki następnych światów. Lecz nawet 10 razy więcej zasiedlonych planet to tylko kropla w oceanie galaktyki. Setki milionów gwiazd czeka na eksplorację. Ile wokół nich krąży planet, nie mamy pojęcia. Ile tam może istnieć cywilizacji równych nam albo potężniejszych, też nie wiemy. To, że nigdy nie odkryliśmy zaawansowanych form życia w zbadanym sektorze drogi mlecznej, że nie trafiliśmy na żaden sygnał czy artefakt pozostawiony przez obcych, nie oznacza wcale, że oni nie istnieją gdzieś tam. Skinieniem wskazał na gruć, tuż za granicą Poznania że nie obserwują nas od dawna, że nie zagrożą nam w przyszłości. Wszechświat jest przeogromny, ba ponoć nieskończony. Nie będziemy mieli gwarancji bezpieczeństwa, póki choć jeden system w najodleglejszym zakątku galaktyki pozostanie niezbadany. A zakończenie eksploracji będzie możliwe dopiero za tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy lat. Znowu przerwał i przesunął ręką po gołej skórze nad lewym uchem, jakby chciał przygładzić nieistniejące włosy. Jego palce dotknęły długiej, krwawej pręgi, która ciągnąc się aż po nasadę nosa, czyniła z jego twarzy przestrogę, co każdego z nich może spotkać w przestrzeni, kiedy nadejdzie czas próby. Od 118 lat jesteśmy całkowicie zjednoczeni. Po raz pierwszy w historii ludzkości nie ma państw i narodów, Znaczenie straciły pojęcia rasy i granic. Nasi pradziadowie złożyli daninę życia, by zjednoczyć ludzkość pod wspólnym szandarem. Ale Federacja będzie potrzebowała jeszcze co najmniej stu lat, by odrobić straty poniesione w tamtej wojnie. Wiele planet czeka na ponowne zasiedlenie. Wiele już nigdy nie będzie domem człowieka. Umilku, tym razem nie patrzył na kadetów. Wrócił wspomnieniami do czasów, gdy spoglądał na ginące kolonie jako zwykły żołnierz, potem oficer, wreszcie dowódca floty. Dziesiątki planet zamienionych w wieczne cmentarze, setki światów wciąż leczących rany. Taka była cena ostatecznego zjednoczenia. Wszyscy adepci Akademii znali te miny admirała, wiedzieli też, że w jego wypadku zaduma nad przeszłością nigdy nie trwa długo. Dzisiaj kończycie naukę w naszej uczelni, podjął dread. Już jutro rozpoczniecie służbę w jednostkach liniowych. Rozproszycie się po całym sektorze, w dziesiątkach systemów. Niektórzy z Was dostąpią zaszczytu służby tutaj, na Ziemi. Tak, mam siedem takich nominacji. Pomachał wyjętymi z kieszeni kartami i wreszcie, mimo przysięgi, w stojących przed nim szeregach rozległy się ciche pomruki, które skwitował krzywym uśmiechem. Nikt nie spodziewał się, że będzie tak dużo złotych kart. Aż tylu wychowanków Akademii trafi tym razem na służbę w dowództwie floty na ziemi. Siedem nominacji dla siedmiu prymusów, dla najlepszych z najlepszych. Zanim jednak je wręczę, chciałbym przekazać inną, nieco mniej radosną informację. Natychmiast zapadła grobowa cisza. Wszyscy wiedzieli, co rektor zaraz powie, aczkolwiek nikt nie chciał tego usłyszeć. Otrzymałem z dowództwa sektora oficjalne zapotrzebowanie na. zrobił pauzę dla podkreślenia wagi słów. na trzydziestu trzech kadetów, którzy jeszcze dzisiaj trafią do zaszczytnej i odpowiedzialnej służby w jednostkach korpusu utylizacyjnego. Głuchy jęk przetoczył się przez hangar. Dred spoglądał triumfująco na kwaśne miny stojących w ostatnich rzędach młodych ludzi to właśnie oni mieli największe szanse na zaszczytną służbę w jednostkach, w których śmierć nadal zbierała obfite żniwo. Czeka was wielka przygoda, panowie. Nie mieliście serca do nauki o wojnie, poznacie zatem naocznie jej skutki. Oto wasze zaproszenia na pola dawno zapomnianych bitew, powiedział nie bez satysfakcji Diamandreas Drede Reyvenor, pokazując plik czarnych kart. Ale zanim je otrzymacie, pozwólcie, że rozpocznę właściwe przemówienie. Nike obracał w palcach mały plastikowy prostokąt, na którym zapisano jego przyszłość, a właściwie jej brak. Po trzygodzinnym przemówieniu Dreda nastąpiło uroczyste wręczenie nominacji i kolejny rok akademicki oficjalnie się zakończył. W hangarze pozostało niewiele osób. Paru wykładowców żegnających swoich ulubionych podopiecznych i kilkunastu kadetów czekających wciąż na spóźnionych oficerów łącznikowych z podrzędnych jednostek, do których zostali przydzieleni. W zasadzie należało powiedzieć kilkunastu skazańców. Służba na pokładach ciężkich transportowców korpusu utylizacyjnego nie należała do bezpiecznych. 33 tegoroczne etaty oznaczały, że co najmniej tylu członków ich załóg przeniosło się od ostatniego apelu w zaświaty. I to tylko w dywizjonach 114 sektora. A czymże on jest wobec ogromu wszechświata? Stachurski? Nikke wyrwał się z zamyślenia na dźwięk własnego nazwiska. Spojrzał w kierunku wychowawców w samą porę, by zobaczyć, że Dred, rozmawiający z niskim otyłym mężczyzną w brudnym kombinezonie mechanika, wskazuje na niego palcem. Podniósł worek z rzeczami i zarzucił go na ramię. — Ty jesteś Stachurski? Rudawy oficer o nalanej twarzy zbliżył się, wyciągając cuchnącą chemikaliami dłoń po kartę przydziałową. Nikke przewyższał go o głowę. Dopiero z bliska zauważył na znoszonym kombinezonie naszywki z rangą kapitana floty i nazwiskiem Morrissey, umieszczone tuż pod złotym niegdyś napisem FSS Nomada. — Tak jest. Karta od razu wylądowała w czytniku, ale kapitan zamiast odwrócić się na pięcie, gwizdnął cicho, a potem, zadarłszy głowę, zerknął na kadeta. Nikke tego nie zauważył. Z przerażeniem wpatrywał się w metalowe palce protezy ściskające obudowę niewielkiego urządzenia. Ja ja sobie ze mnie robicie? zapytał zdziwiony dowódca nomady, nie podnosząc wzroku. Z danych wynika, że jesteś tegorocznym prymusem. Czwarty wynik na roku. Tacy do nas nie trafiają. Nikę strzelił przepisowo obcasami, zanim odpowiedział. Melduje posłusznie, że to nie pomyłka. Naprawdę? Jak zatem, chłopczyku, wytłumaczysz mi to? i pokazał czytnik, na którym obok hologramu twarzy i danych osobowych widoczne były wyniki egzaminów oraz zbliżona do ideału ocena końcowa. Powiedzmy, że zagłębił się nie w to zagadnienie, co powinien. Dret podszedł do nich i wyręczył z deprymowanego kadeta. Słucham? Kapitan Morrisey wyglądał na zdziwionego. Melduje posłusznie, sir, że rżnąłem najmłodszą córkę pana admirała. Wyjaśnił Nikę nowemu przełożonemu nieco głośniej, niż wymagała tego sytuacja. Śmiechy stojących opodal wykładowców ucichły jak nożem ucięte. Dwa. Naprawdę tak powiedział? Herakles Stebaniari, chudy i wysoki jak tyka blondyn, Pierwszy oficer nomady otarł jednorazowym ręcznikiem pod skarku, po czym cisnął mokry papier na podłogę. Wchłaniacze rozpoczęły utylizację cienkiej warstewki papieru, ledwie dotknęła metalowej kratownicy. Ktoś postanowił, że temperatura na mostku kolapsarowca będzie symulować tropiki. Najprawdopodobniej kapitan, bo nikt z regularnej załogi nie protestował. Naprawdę Moris siedział, trzymając nogi na blacie stołu. I wciąż przeglądał akta pięciu kadetów, którzy karnie stali w szeregu pod ścianą obok dystrybutora posiłków. Wszyscy byli mniej więcej tego samego wzrostu i podobnej budowy, jakby te właśnie kryteria sprawiły, że trafili na pokład nomady. I Dredd go nie zabił? Zdziwił się Jari, sięgając po następny ręcznik. Chciał, Bóg mi świadkiem, że bardzo tego chciał. Sęk w tym, że chłopak trafił już pod moją jurysdykcję. Morrissey pomachał od niechcenia kartą przydziałową Nika. No to miałeś, synku, farta. Czarnowłosa, dobrze wyposażona, choć szczupła podporucznik pilot Anatalii Dawidow-Roserer, główny nawigator nomady i jedyna kobieta na pokładzie, przyglądała się nowym nabytkom, jakby byli towarem na sprzedaż. Gdyby nasz szef nie był takim służbistą, za drobną opłatą obiecałem staremu, że szczeniak nie przeżyje pierwszej roboty. – rzucił od niechcenia Morrissey. Głośny śmiech wypełnił mesę. Rehotał nawet ojciec Pedroberto, kapelan pokładowy. Tylko kadeci przepisowo milczeli. – No dobrze, czas na małe powitanie. Czytnik powędrował wreszcie do kieszeni, a nogi dowódcy zetknęły się z podłogą. – Nazywam się, jak już pewnie wiecie, Henry Hart Morrissey i mam wam do zakomunikowania kilka łatwych do zapamiętania rzeczy. Po pierwsze. Na pokładzie tego statku jestem ważniejszy od Boga. Po drugie, jeśli uważaliście, że admirał Dread Ravenor to najgorszy skurwysyn w znanym wszechświecie, już wkrótce się przekonacie, że nie mieliście bladego pojęcia, czym jest prawdziwe skurwysyństwo. Po trzecie. Nasza robota nie należy do łatwych i bezpiecznych. To, że wysłałem w tym roku zapotrzebowanie aż na pięciu kadetów, powinno Wam wiele powiedzieć o charakterze zadań, które nas, a właściwie Was, czekają. Naczelne dowództwo przekazało dywizjonowi, w którego skład wchodzi nasza wspaniała jednostka, rozkaz oczyszczenia słynnego sektora Wiktor. Do tej pory udało się go wykonać mniej więcej w połowie. Właśnie dotarliśmy do systemu Wiktor 3A13, jeśli ta nazwa coś Wam mówi. Mówi? Spojrzał na kiwających głowami kadetów. Zatem proszę o króciutkie streszczenie historii walki o ten system, wskazał palcem na pierwszego z brzegu. Daliśmy im w dupę ser. Peterazmus DR. miał szóstą od końca ocenę na roku, czemu trudno było się dziwić, zważywszy na to, iż sam jego wygląd sugerował poziom intelektualny troglodyty. W dupę powiadasz, to ciekawe stwierdzenie, choć jeśli się nad nim zastanowić, z gruntu nieprawdziwe. Oni dali nam w dupę, sir! Przepytywany kadet wyszczerzył zęby w triumfalnym uśmiechu. Morisej pokręcił z niedowierzaniem głową. Dewer zdębiał. Remis był? zapytał zdumiony. Remis, posrana karykaturo kadeta to na meczu ligi przestrzennej można odgwizdać. Może pan nam opowie, jak było. Palec kapitana minął Nika i wycelował w pierś Zmusa Kerfura. Głupkowaty uśmiech spełzł z wąskich ust arystokratycznej, szczupłej twarzy, gdy tylko nieszczęśnik zrozumiał, że poprzedzający go nikę nie musi odpowiadać. Nie sądzę, żebym mógł dokładniej. Wymamrotał czwarty klon arystokraty z podrzędnej planety. Całkiem słusznie nie sądzisz skurwy kloni pomiocie! Przerwał mu bezceremonialnie Morisej i nie zważając na purpurę, jaka pojawiła się na policzkach łajanego kadeta, ryknął. A co wy, obszczymury, macie do powiedzenia? Ani Joseph Philip Kolczuk, pryszczaty i małomówny kurdupel, który ponoć był nieślubnym synem jakiejś szychy z ziemi, ani jego całkowite przeciwieństwo, Yukitaro Domita, czternaste dziecko pańszczyźnianego chłopa z planety o tak skomplikowanej nazwie, że nikt nie umiał jej wymówić, nie mieli nic do powiedzenia. Co zresztą nie było niczym zaskakującym. Podobnie jak poprzednicy, zaliczali się do najniższej warstwy Intelektualnej Akademii i nigdy nie ukończyliby studiów, gdyby nie parytety i naciski rządów pomniejszych sektorów. Admiralicja przepuszczała ich przez sita egzaminacyjne tylko dlatego, że ktoś musiał zasilać załogi jednostek Korpusu Utylizacyjnego. Zrezygnowany Morrissey wskazał w końcu na Nika. System V3A13 składa się z ośmiu planet, wyrecytował wyprężony jak struna prymus najlepszej Akademii Floty. Znany również pod nazwą New Ruin, był jednym z najważniejszych punktów transferowych sektora Wiktor. Federacja zamierzała przejąć nad nim kontrolę już na początku wojny, aby odciąć część wysuniętych układów planetarnych przeciwnika od łatwego zaopatrzenia nadprzestrzennego. W tym celu wysłano dwa zespoły uderzeniowe, które miały równocześnie zaatakować deltę, jedyną zamieszkaną planetę układu, oraz orbitalną stację tranzytową. Niestety wróg po raz pierwszy w historii tej wojny zaminował domniemane punkty wyjścia wokół wrót transferowych, łamiąc tym samym wszelkie konwencje. Ponadto, czego dowództwo Federacji nie wiedziało na etapie planowania operacji, rebelianci zgromadzili tam pokaźne siły chroniące instalowany na delcie sztab obrony całego podsektora. Admirał Tahomi. Wyprowadził pierwszy zespół uderzeniowy prosto na jedno z tracąc już podczas wyjścia z nadprzestrzeni niemal połowę jednostek liniowych. Drugie zgrupowanie miało więcej szczęścia, ale jak się wkrótce okazało, cztery eskadry chroniące sztab i stację tranzytową stanowiły twardy orzech do zgryzienia nawet dla najnowocześniejszych pancerników Federacji. Można powiedzieć, że bitwa nie została rozstrzygnięta. Zdołano zniszczyć większość instalacji obronnych systemu, ale kontroli nad nim nie uzyskano. Obie floty wykrwawiły się w niemal 13-godzinnej walce, a wystarczy. Morisej przerwał kadetowi i znów położył nogi na blacie. Kadet Stachurski odrobił zadanie domowe, czego oreszcie powiedzieć nie można. Dlatego z przykrością muszę stwierdzić, że od tej chwili pozostali panowie kadeci noszą numery zamiast nazwisk. Ty, wskazał na Devera, masz jedynkę. Ty, wymierzył palcem w Karfura, Dwójkę. Albo nie, natura już cię obdarzyła numerkiem, skurwy kloni po więc zostaniesz jak Bóg i tatuś, e, wybacz dawca, chcieli czwórką. Kolczuk to trójka, a pan, tfu, Sodomita przejmie w takim razie numer drugi. Kadet Stachurski pozostaje kadetem stachurskim, dopóki nie przyjdzie mi ochota tego zmienić. I będzie łącznikiem między załogą stałą i numerowaną. A to oznacza... Że żaden z was, skurwy klony, nigdy, ale to nigdy, nie zwróci się bezpośrednio do nikogo z pełnoprawnych członków załogi, chyba że otrzyma pozwolenie za pośrednictwem kadeta Stachurskiego. Żaden z numerów, jeśli nie zostanie wezwany, nie ma też wstępu na górny pokład. Zrozumiano? Tak jest, odpowiedzieli unisono. Co jak co, ale dyscyplinę akademia wpoiła wszystkim adeptom. A gdyby kogoś interesowało, co znaczą te numery, od razu wyjaśnię. Kontynuował kapitan. To taki stary obyczaj przeniesiony do korpusu z jednostek frontowych. Kiedy wydam rozkaz, na przykład wyjścia w przestrzeń, nie będę musiał wskazywać paluchem ani wywoływać nikogo po nazwisku. Numer jeden idzie pierwszy. A jak coś spierdoli, czytaj, wykituje, jego miejsce zajmuje numer dwa, potem trzy i tak dalej, aż do skutku. Zrozumiano? Tym razem odpowiedź nie była już tak jednogłośna. Odmaszerować, warknął Morrisej, a kadet Stachurski jeszcze na moment z nami zostanie. Wiesz, synku, dlaczego kazałem ci zostać? zapytał kapitan, gdy pozostali kadeci zabrali swoje rzeczy i opuścili mesę. Nie wiem, ser – odparł zgodnie z prawdą Stachurski. Na pewno. Na pewno, ser. Nikke starał się wymyślić coś na poczekaniu ale naprawdę nie miał pojęcia, do czego zmierza dowódca. Morisej przerwał jego męki. Czytałem twoje akta, więc wiem, że należysz do asów pieprzonej orbitalnej akademii floty. Pech chciał, że wybrałeś nie ten otwór, co trzeba i przepieprzyłeś sobie ha ha śmiech kapitana okazał się zaraźliwy dosłownie przepieprzyłeś sobie życie. Ale głupi nie jesteś, wręcz przeciwnie. I dlatego szybko się połapiesz, że nie wszystko, co mówią o tej służbie, jest prawdą. A skoro i tak do tego dojdzie, wolę od razu zaproponować ci układ. Jarry, nawigatorka, kapelan oraz milczący do tej pory porucznik odpowiedzialny za systemy uzbrojenia, który chyba nazywał się Born, przynajmniej tyle można było odczytać z jego brudnej naszywki, otoczyli zdezorientowanego kadeta. Jaki układ, ser? Zdziwił się Nike. Wiesz, dlaczego wszystkie bitwy wojny zjednoczeniowej i w ogóle wszystkie potyczki w przestrzeni odbywały się w pobliżu punktów Lagrange'a? Zapytał pozornie bez związku kapitan. Teoretycznie, zaczął Nikę asekuracyjnie. Słucham. Na wykładach mówiono nam, że to kwestia strategii, ale prawda jest chyba taka, że nikomu nie uśmiecha się powolna i do tego anonimowa śmierć w pustce kosmicznej. Dlatego wszystkie pola bitew umiejscowiano w punktach zwanych dołkami Lagrange'a na cześć. Streszczaj się, synku! ponaglił go kapitan. Przypominających nieco pasy Saturna w strefach grawitacyjnych, w których uszkodzone i zniszczone jednostki. Pozostając długo na miejscu, tworzą coś w rodzaju pola asteroid, dzięki czemu można przeprowadzić ewentualne akcje poszukiwawcze i ratunkowe. Dlatego też od początku w podboju kosmosu wszelkie strategie Admiralicji zakładały walkę statyczną. Okręty przystępowały do akcji na minimalnych prędkościach, żeby po ewentualnym zniszczeniu ich wraki pozostały w punktach Lagrange'a. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że w dołkach nadal powinny krążyć niemal wszystkie jednostki zniszczone w bitwach o ile na skutek nieprzewidzianych okoliczności nie wyrwały się z pułapki grawitacyjnej i nie spadły na powierzchnię pobliskich planet. Nikke pomyślał o Dredzie i jego osiemdziesięcioletniej Odysei w kapsule ratunkowej. Gdyby nie ta taktyka, stary admirał byłby teraz kawałkiem dobrze zmrożonego mięsa wędrującego przez nieskończoną pustkę albo ślicznym meteorem tnącym malownicze niebo odległej planety. Doskonale. Morisej roześmiał się na cały głos. Bardzo celny wniosek, kadecie Stachurski. A co z tego wynika dla nas? Mamy ułatwioną robotę. To też, ale. Ale taki inteligentny i śliczny chłopczyk jak ty powinien już wiedzieć, że można się przy tym nieźle obłowić. Nikes zrozumiał, dlaczego Born milczał aż do tej pory. Głos porucznika, odpowiedzialnego za systemy uzbrojenia, mówił wszystko o jego preferencjach seksualnych. Proponujemy ci drobny udział w zyskach w zamian za pełne posłuszeństwo i kontrolę tamtych śmieci. Kapitan wskazał ruchem głowy drzwi, za którymi zniknęli pozostali kadeci. Udział w zyskach, ser? Nikke spojrzał przytomniej na rozbawionych załogantów. Naprawdę nie rozumiesz? Na ustach Moriseya pojawił się pierwszy szczery uśmiech. Jeśli grasz według zasad admiralicji, masz święty spokój. Jeśli według naszych, ta robota może być kurewsko niebezpieczna. Podniósł rękę prezentując elektroniczną protezę. Ale za to opłacalna. Odbębnisz swoje latka na pokładzie nomady i masz zagwarantowany śliczny dodatek do emeryturki. A większość czarnej roboty i tak odwalają za nas numery, dodał Yari. Mamy wprawdzie wyspecjalizowane roboty, Wyjaśnił kapitan, ale to cholernie drogi sprzęt. Zniszczenie takiej maszyny oznacza dziesiątki szczegółowych raportów, które często wychodzą poza admiralicję. Śmierć kadeta najniższej rangi to tylko list do rodziny, medal i znacznie rzadziej drobna rekompensata finansowa. Zresztą im większe straty w akcji, tym lepiej szepnęła niemal zmysłowo Anatoli, pochylając się do Uchanika. Im więcej zabitych, tym mniej sensownych ludzi garnie się do roboty w korpusie utylizacyjnym, podjął wątek Morrissey. A po poległych i tak nikt nie płacze, zwłaszcza dowództwo, które ma z naszego procederu słuszny dodatek do pensji. Przy okazji oszczędzamy Admiralicji i mnóstwo kłopotu z nazwijmy to po imieniu, odpadami akademickimi. Czyli rozumiem, że, powiedział kandydat na udziałowca firmy Nomada, Najpierw zgłębiamy, a dopiero potem niszczymy? Zgłębiamy? Wiesznikę, podoba mi się twój sposób myślenia. Kapitan uśmiechnął się do własnych myśli. Archeologia przestrzenna to wspaniała dziedzina nauki, szczególnie jeśli ma się wsparcie w postaci ściśle tajnych map i dostępu do wszystkich archiwów floty. Urwał nagle i zapytał: Zatem wchodzisz w to, czy nie? Co będzie, jeśli odmówię? Zapytał ostrożnie Nike. Obiecałem coś admirałowi, a jestem naprawdę słownym facetem. Odpowiedź Moriseja, choć wypowiedziana wesołym tonem, niosła wyraźną groźbę. Łamię dane słowo tylko wtedy, gdy widzę w tym swój interes. Rozumiem. Nike spojrzał dowódcy w oczy. Chwilę później skinął głową. Wchodzę, pozostaje tylko kwestia, dwie kwestie, przerwał mu bezceremonialnie kapitan. – Dwie? – zdziwił się Nike. – Tak, po pierwsze strona finansowa, żeby nie było nieporozumień. Jak to mówią, kochajmy się jak bracia, liczmy się jak klony. Masz 10% zysku ze wspólnych akcji i 50% z tego, co sam nadasz. – Zgoda. Propozycja wyglądała na uczciwą, zresztą w zaistniałej sytuacji Nike przystałby na każdą, nawet o wiele mniej korzystną. Morisej nagle spoważniał. I po drugie, chłopcze, to chłopcze zabrzmiało bardzo złowróżbnie. Pani porucznik Dawidow Rozerer jest jedyną kobietą na pokładzie i jak się zapewne domyślasz, należy do mnie i tylko do mnie. Ja nie jestem wujcio Dret i nie będę się zastanawiał pół semestru, jak wyrafinowanie skroić ci dupę. Jeśli wykryję choć jeden, nieważne jak mikry ślad twojej bytności w damie mojego serca, to... Zrobił protezą nieokreślony gest, mogący oznaczać wszystko. Rozumiemy się, panie córeczko-jebco? Nikę zerknął na kombinezon lotniczy nawigatorki, a raczej na nęcące kształty, jakie okrywał ten obcisły kawałek lśniącego materiału. Potem popatrzył wprost w roześmiane oczy Borna. Nie odpowiedział mu uśmiechem. Rozumiemy, przytaknął i sięgnął po worek. Kadet Stachurski odmeldowuje się. Moment. Kapitan nie spuszczał z niego badawczego wzroku. Tak, ser? To twoje imię, Nike. Dlaczego nie nosisz standardowego dwumianu, jak każdy przyzwoity człowiek? Zapytał dowódca. Noszę, ser. Odparł Nike. To dlaczego go nie używasz? Zapytała zaskoczona Anatali. Używam. Składowe to Nik i Ike. Ha, jednego Ikeneta to nawet znałem, ale Nik na pewno pisze się inaczej wtrącił Jari. Rodzina mojego ojca pochodzi ze strefy rosyjskojęzycznej, stąd odmienna pisownia pierwszego członu, wyjaśnił Nike. Na cześć jakiegoś słynnego cholera wie ile razy pra-pradziada. Podobno był wziętym pisarzem na ziemi, pod koniec starej ery. 3. System New Rowen, sektor Victor, 27.06.2354 Wyszli z nadprzestrzeni, w dużej odległości od gwiazdy oznaczonej na mapach Federacji symbolem V3A13, kilkanaście stopni poza płaszczyzną Ekliptyki, tutejszego układu planetarnego na skraju wyliczonego pola bezpieczeństwa. Nomada, wciąż zwalniając, leciał ku delcie, czwartej planecie systemu, z dala od ewentualnych wrakowisk. Współczesne systemy koordynacji danych pozwalały na obliczanie skoków z dokładnością do miliarda mil na rok świetlny, mogli się więc zbliżyć do każdego systemu bez potrzeby korzystania ze stałych punktów tranzytowych i związanego z tym ryzyka natrafienia na pozostałości dawnych bitew albo wciąż aktywne pułapki zastawiane przez obrońców. Trzeciego dnia po przybyciu na miejsce, Morrissey pojawił się na górnym pokładzie i zasiadł w sfatygowanym fotelu dowódcy. Natali i Jari wciąż zbierali i segregowali dane z sąd dalekiego zwiadu, które wystrzelono dwie doby wcześniej w kierunku wszystkich dołków LaGrange'a w systemie. Born i Nike czekali na rozwój wydarzeń przy zapasowych konsolach, sprawdzając od czasu do czasu wybrane odczyty. Kapelana i pozostałych kadetów na razie nie wybudzono. Systemy nomady wykorzystały czas potrzebny na wyhamowanie po wyjściu z nadprzestrzeni. Aby starannie przebadać docelowy system. Teraz należało jedynie zinterpretować dane i przystąpić do działania. Kiedy będziemy mieli pełen obraz sytuacji? zapytał Morisej, ledwie zapiął pasy. Za plus minus pięć minut standardowych, odparł Jari. Kapitan pokiwał głową i włożył do ust oliwkową bryłkę czegoś, co najwyraźniej służyło do rzucia. Czekam, panie pierwszy. Powiedział, splunąwszy soczyście na kratownicę pod głównym ekranem. Przecież nie minęła nawet minuta. Żachnął się Jari. Zależy, jak na to patrzeć, stwierdził enigmatycznie kapitan, aktywując panoramikon. Obłe ściany mostka zmieniły zabarwienie i w kilka sekund stały się przezroczyste. W czasie lotu nad planetą wrażenie dezorientacji występuje u paru procent doświadczonych astronautów. W pustce nie ma takiego problemu. Tutaj nic nie zakłóca błędnika, zwłaszcza gdy widok sprzętów w sterowni pozwala ustalić hipotetyczny pion. Centrum Układu Planetarnego z pojedynczą gwiazdą klasy G2V znajdowało się przed dziobem okrętu. Komputer wyświetlił na ekranach opalizujące zielenią orbity wszystkich planet i ich satelitów. Zaznaczył też na czerwono trasy większości ciał niebieskich przemierzających tę część układu w odwiecznej podróży przez wszechświat. Trochę tego śmiecia było, ale nie aż tyle, żeby musieli się przejmować. Skupisko właściwe znajduje się na orbicie czwartej planety, zameldował chwilę później Jari. Większość wrakowiska, jakieś 97% przewidywanej masy, pozostaje w strefie równowagi. Mam jednak trochę odczytów na zewnątrz dołka. Złom z pogranicza zaczyna się już wydostawać z pułapki grawitacyjnej. Jeszcze parę lat i nie filozofuj, Jari, przerwał mu dowódca. Co z polami minowymi? Sądy poszły 47 godzin temu. Zlokalizowaliśmy 16 z 20 zapór, o jakich mówiły przejęte raporty kolonistów. Pozostałe cztery mogą już nie istnieć. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby całe pole minowe zniknęło albo zostało zdetonowane, mruknął Morrissey, zaciskając metalowe palce protezy. Nie ruszę dupy z fotela, dopóki nie będę znał położenia wszystkich przeszkód. Jarry zbył tę uwagę wzruszeniem ramion. Jakby nigdy nic nadal sprawdzał napływające dane. Co robimy z namierzonymi polami? zapytał po chwili. A co możemy z nimi zrobić? mruknął poirytowany Morisej. Pozbądź się tego gówna. W próżni dźwięk się nie rozchodzi, za to widoki są piękne. Tak jeden z wykładowców Akademii zachwalał uroki nawigacji systemowej. Teraz jego słowa nabrały dodatkowej głębi. Miliardy towarzyszących sondom nanoszperaczy Wbiły się w pola min nuklearnych, które 130 lat wcześniej miały bronić dostępu do punktu tranzytowego na domniemanych wektorach podejścia. Atramentowa czerni pustki kosmicznej rozbłysła nagle milionem barw. Nie przypominało to ogni sztucznych, ale było na swój sposób urzekające dziesiątki zlewających się eksplozji, gasnąca powoli plazma, halo o barwach znacznie żywszych niż kolory tęczy. Gdyby wtedy, przed ponad wiekiem, istniała dzisiejsza technologia, zespół uderzeniowy numer 1 przeszedłby przez polaminowe jak promień lasera przez papier. Admirał Tahomi mógł jednak liczyć wyłącznie na szczęście i dlatego teraz aż 180 najrozmaitszej wielkości wraków krążyło po orbicie planety, której prawdziwej nazwy nikt już nie pamiętał. Mamy namiary na resztki czterech pól, w które wszedł zespół uderzeniowy numer 1. Zameldowała Anatalii, która również zajmowała się obróbką danych. W zasadzie nie istnieją. Szczątki zniszczonych okrętów aktywowały większość min pozostałych po przejściu zespołu, a te, które nie zostały zdetonowane wtedy, pewnie i tak już nie wybuchną. Nigdy nie ma takiej pewności, skarbie, mruknął Morysej. Co z odczytami mówiącymi o aktywnych minach wewnątrz wrakowiska? Jest ich nie więcej niż dziesięć, odparła Anatalii. Daj podgląd. Tak jest. Na panoramikonie pojawiły się kolejne obrazy ilustrujące położenie hipotetycznych niewypałów. Panie Born, to wystarczyłoby, porucznik uraczył wszystkich krótkim wykładem o sposobach neutralizacji min. Roiło się w tej gadce od terminów technicznych i wzorów matematycznych, ale sens był prosty i można go było zawrzeć w kilku słowach. Nie da się użyć kolapsarów do zdalnego ściągnięcia całego śmiecia bez ryzyka przypadkowej eksplozji i rozrzucenia szczątków poza strefę. Kiedy będziemy mieli na miejscu kolosądy? zapytał Morrissey. Pierwsza fala jest już na orbicie i właśnie dociera do dołka Lagrange'a odpowiedział jak zwykle spokojnie Jarry. Mikrosondy sieci holowizualnej pozwalały na sporządzenie trójwymiarowej mapy badanego sektora i niezwykle dokładną ocenę sytuacji. Rzućmy okiem. Kapitan przełączył panoramikon na widok transmitowany przez zsynchronizowane kamery sąd. W mgnieniu oka znaleźli się w samym środku wrakowiska. Zniszczone okręty dryfowały na przestrzeni setek tysięcy mil sześciennych wokół punktu Lagrange'a, Tworząc niesamowity, ale niezwykle stabilny wir metalowych konstrukcji. Z większości jednostek zwłaszcza tych mniejszych zostały tylko strzępy. Procesy destrukcji zainicjowane przez laserowe salwy wroga dokończyła sama natura. Niekończące się kolizje z innymi wrakami zamieniły dumne niegdyś okręty w kupę poskręcanych szczątków. W milczeniu oglądali kolejne, niewiele różniące się od siebie ujęcia. Czasem dało się uchwycić rozprute i wybebeszone kadłuby korwet i niszczycieli, ale wszystkie były zbyt zniszczone, by warto było do nich zaglądać. Witamy w piekle pana Lagrange'a, rzucił z sarkazmem rozparty wygodnie Morrissey. Tu, gdzie skarby przeszłości czekają na odkrywców, a śmierć na frajerów. Rejestratory sąd przekazywały do sterowni dalsze, niemal identyczne ujęcia pola bitwy, która zakończyła się 130 lat wcześniej. Jari lokalizował miny i przygotowywał się do zdalnego zdetonowania tych, w których pobliżu nie było nic godnego zainteresowania. Przeglądali wrakowisko systematycznie, lecz dopiero po kwadransie zobaczyli coś wartego uwagi. Pękaty kadłub antycznego pancernika wynurzył się majestatycznie ze stożka cienia planety. Morrissey który właśnie podawał kody aktywacyjne dla szperaczy, mających zneutralizować namierzone w tym sektorze miny, natychmiast kazał przenieść to ujęcie na Panoramikon i usunąć okna mniej istotnych przekazów. Najbliższe sądy znajdowały się zaledwie kilkanaście mil od dobrze zachowanego dziobu pancernika, dlatego Nikę nie miał problemu ze zidentyfikowaniem wciąż czytelnego numeru. Dostrzegł nawet część nazwy, która dla wielu ludzi wciąż jeszcze była symbolem zwycięskiej walki o zjednoczenie. Olbrzymi okręt wydawał się nietknięty. Tak potężnego pancerza nie mogły pokonać nawet uderzenia kilkutonowych fragmentów innych wraków, a większych odłamków w tej części dołka Lagrange'a, prócz admiralskiego okrętu flagowego, na razie nie widzieli. Obracający się wolno wzdłuż własnej osi pancernik, wypełnił wkrótce cały ekran. Zdawało się, że płynie tuż nad sterownią nomady, choć w rzeczywistości oba statki dzieliło więcej niż miliard mil. Rozparty w fotelu i uśmiechnął się władczo. Panie Stachurski, co my tu mamy? Zapytał. FSS Odyn, numer burtowy FSBS 061, flagowy okręt admirała Tahomi, wyrecytował z pamięci Nikę. Milion sto sześćdziesiąt tysięcy ton masy, Długość kadłuba właściwego 810 metrów, średnica w najgrubszym miejscu 72 metry, uzbrojenie. Wystarczy! przerwał mu nadal uśmiechnięty Morrissey. Oto nasz Eldorado, pokąsany, ale nieschrupany do kości. Sztuczna ręka kapitana wskazała na lewą dolną część ekranu. Spojrzeli tam i zobaczyli pociemniałe, poszarpane krawędzie pierwszej z ogromnych dziur w poszyciu, która ciągnęła się od śródokręcia aż po przewężenie sekcji maszynowej. 4. Niespełna 100 godzin później, dryfując na skraju punktu Lagrange'a, z włączonymi na pełną moc deflektorami, oglądali z bliska stopione płyty poszycia wokół mrocznego otworu prowadzącego w głąb wraku. Warstwa zastygłego helonu zewnętrznego pancerza tworzyła niewiarygodnie piękne kształty. Topiony promieniami laserów, rozgrzany do białości metal, tężał w ułamkach sekund po zetknięciu z absolutnym zimnem pustki kosmicznej. Wiele tych kruchych rzeźb zostało zniszczonych w trwającej ponad 100 lat podróży, ale kilka zachowało się nadzwyczaj dobrze. Jedną z nich mogli właśnie podziwiać na pełnym zbliżeniu. Gejzer stopionego metalu wytrysnął z wraku i zastygł w odwiecznym mrozie, tworząc kształt, w którym nawet przy braku wyobraźni można było rozpoznać ludzką sylwetkę wyciągającą rękę w kierunku bezdennej pustki kosmosu. Była wprawdzie zniekształcona, lecz nie bardziej niż awangardowe rzeźby zdobiące uznane galerie sztuki współczesnej na planetach federacji. Piękne, nieprawdaż? Morrissey wskazał na krystalicznie biały, stopiony helon. Jakby matka natura chciała nas przed czymś. Przenikliwe zawodzenie syren alarmowych przerwało kapitanowi. Jary skoczył ku centralnej konsoli i jednym uderzeniem otwartej dłoni przywrócił w sterowni ciszę, którą natychmiast wypełniły głosy przekrzykujących się załogantów. Zamknąć pyski skurwy klony. Głos Henry Ada był równie skuteczny jak dłoń Jareja. Meldunek, panie pierwszy. Uaktywniona mina na kursie zbliżeniowym wyszeptał Jari, ale i tak wszyscy go usłyszeli. Mina i co z tego? prychnął kapitan. Nie pierwsza i nie ostatnia, co to za złom. M7. Pierwszy oficer nadal nie podnosił głosu. Morisej wyraźnie zbladł. Nikę wymamrotał. Cierpliwa śmierć. Tak mówiono na ten rodzaj min nuklearnych przed laty i tak nazywano je teraz. Wypuszczane w pobliżu węzłów komunikacyjnych wroga, podczas ostatniej wojny, zdolne przeczekać w doskonałym kamuflażu całe dziesięciolecia, zbierały krwawe żniwo na gwiezdnych szlakach jeszcze długo po kapitulacji kolonii zewnętrznych. Trwały w ukryciu na wyznaczonych pozycjach, czekając na ten jeden, jedyny cel, mimo że wojna dawno już się skończyła. Pozostawione sobie, zapomniane. Lecz całkowicie samowystarczalne, samonaprowadzające i niemal niezniszczalne gigatonowe inteligentne ładunki, przed którymi nie było ucieczki. "Jakie odczyty?" zapytał już znacznie mniej pewnym głosem Morrissey. "Namierzyła nas 18 sekund temu" odparł Jari. "Klasyczna rebeliancka zbliżeniówka. Dystans 750 mil do strefy odpalenia i wciąż maleje." "A Natalie? Zrozumiałam, mam wszystkie koordynaty zwalniam podejście. Ile czasu nam zostało? Zapytał kapitan. Maksymalnie siedem minut, jeśli Anatoli wie co robi. Odparł pierwszy oficer. Mart się o siebie. Porucznik dawidow Rozerer wydeła pogardliwie wargi. Morrisey spojrzał na kadeta. Jakieś sugestie? Najlepszą taktyką w takiej sytuacji jest maksymalne zmniejszenie prędkości zbliżeniowej, nadanie sygnału SOS i opuszczenie okrętu w rufowych kapsułach ratunkowych, zanim jednostka wejdzie w pole rażenia ser, wyrecytował posłusznie Nike. Proszę, proszę. Na twarzy kapitana pojawił się grymas przypominający uśmiech. Tak mówią podręczniki, ale my kochamy ten okręt jak własny dom i raczej zginiemy, niż pozwolimy go zniszczyć, prawda? Reszta załogi przytaknęła, acz bez wielkiej pewności siebie. Zatem co prawdziwe wojsko robi w przypadku namierzenia przez M7? Nike milczał. Kapitan splunął na kratownicę, aktywując po raz kolejny wchłaniacze. Wojsko działa, wyjaśnił po chwili kłopotliwego milczenia. Numer jeden wkłada skafander próżniowy i melduje się w śluzie dziobowej. Numery dwa i trzy czekają w pełnym oporządzeniu w śluzie na backburcie. Numer cztery... Melduje się w ładowni przyszperaczu. Będziemy rozbrajać minę podczas podejścia. Minuta na wykonanie rozkazu. Morysej wstał z fotela, zanim skończył mówić. Nikę nawet nie drgnął, gdy dowódca nomady zniknął za jego plecami. Nieznośny zapach smaru, zmieszany z korzennym zapachem substancji, którą kapitan nieustannie żuł, świadczył o tym, że nowy przełożony zatrzymał się tuż za nim. Ale wybudzenie. Nike poczuł ciarki na plecach. Racja, kadecie, problem w tym, że numery nadal śpią smacznie, a jedyny członek załogi, którego możemy chwilowo poświęcić, to. ty. Głos dowódcy rozbrzmiał tuż za jego prawym uchem. Melduje, że wykorzystanie niedoświadczonych kadetów do rozbrojenia inteligentnej miny tej klasy to pewna śmierć, odparł Nikke, siląc się na spokój. Znał swoje możliwości i parametry miny, która stanęła im na drodze. Zestawienie tych danych nie pozostawiało cienia wątpliwości. Racja. Tym razem głos Moriseja dobiegł z zalewego ucha. Czy nie wspominałem, że jestem naprawdę wielkim synem? Zapytał kapitan i nagle parsknął śmiechem. Zdziwiony jego reakcją Niket drgnął, czując, jak drobinki śliny spryskują mu ucho i tył wygolonej regulaminowo głowy. Obrzucił nerwowym spojrzeniem pozostałych członków załogi. Nie wyglądali już na tak przejętych jak przed chwilą. Cierpliwa śmierć uzbrojona i niebezpieczna, kontynuował tymczasem rozbawiony kapitan, pojawiając się znów w zasięgu wzroku. Wiesz co to naprawdę oznacza? Nike pokręcił głową. To absolutna gwarancja, że żaden amator nie grzebał w trzewiach naszego giganta. Morrissey uśmiechnął się znacząco. M7 to doskonała broń, która siała strach w sercach naszych przeciwników. Bezlitosny zabójca, przed którym nie ma ucieczki. Chyba, że dysponujesz. Odwrócił się i pytająco uniósł brew. Kodami dezaktywacyjnymi? Zapytał nieśmiało Nikę. Brawo, młody przyjacielu! Kapitan klepnął go w ramię i roześmiał się głośno. Admiralicja była uprzejma wyposażyć nas w dostępny komplet tabel kodowych, zarówno naszych, jak i wroga. Wystarczy rozszyfrować kod wysyłany z sygnałem namierzania. Podać odpowiednią sekwencję i nasza M7 stanie się zwykłą kupą złomu, a numerowani przyjaciele nie obudzą się, póki nie wrócimy z przeszukiwania naszego dziewiczego skarbca. Mam nadzieję, że nie musisz zmieniać gaci. Potraktuj ten żart jako chrzest bojowy, doradziła Anatali. Zazwyczaj robimy go numerom, ale z braku laku... Nikke uśmiechnął się pod nosem, widząc rozbawione miny oficerów, jednakże zaraz spoważniał. Chcieli zabawy, to ją dostaną. Powiedział pan, ser dostępny komplet tabel. Czy to znaczy, że nie mamy wszystkich kodów? Z niekłamaną przyjemnością obserwował, jak podrosi czoło ślicznej nawigatorki, jak Yari rzuca się do konsoli, a Morisej ponownie blednie. Tym razem kapitan nie udawał. 5. Weszli do wraku najszerszą z wyrw. Dwa zespoły po dwie osoby plus roboty transportowe. Born poszedł z Jarejem. Do ich zadań należało zbadanie dolnych pokładów, a właściwie jedynej w tej części wraku sekcji, która nie została doszczętnie zniszczona. Zespół drugi, czyli Morrissey i Nike, miał sprawdzić górne pokłady części dziobowej pancernika, a Natalia czuwała nad całością operacji z mostka nomady. Przeszukiwali kolejne kabiny, korytarze i ładownie pakując na drony transportowe każdą rzecz, która nie została wyssana w przestrzeń po rozpruciu kadłuba. Morrissey najwyraźniej nie przykładał zbyt wielkiej wagi do przeszukiwania i otwierania poszczególnych kabin. Wciąż tylko sprawdzał odczyty na holopadzie i zanim Nikę kończył załadunek wskazanych przedmiotów, znikał w kolejnym przejściu. W dwie godziny standardowe dotarli szybami wind do głównego korytarza łączącego mostek z podpokładami mieszkalnymi dla oficerów. Łukowate ściany ciągnęły się na przestrzeni pięćdziesięciu metrów. Dalej korytarz zamykała masywna gruć. Bingo! Mruknął Morrisej, szybując w głąb korytarza i sekcja po sekcji oświetlając sufit. Mostek wygląda na nietknięty. Ściągnij mi tu kodera i przenośny reaktor, ale migiem! Zapatrzony w ścianę z litego helonu, kapitan nie zwrócił uwagi na milczenie kadeta. W końcu jednak dotarło do niego, że Nikke nie usłyszał rozkazu. Co jest do... Odwracając się zauważył, na czym spoczęły snopy światła reflektorów umieszczonych na skafandrze jego partnera. Drzwi jednej z wind były niedomknięte. W szczelinie tkwił but próżniowego skafandra. Wyraźnie widzieli podkowy elektromagnesów. Nikke, słyszysz mnie, chłopcze? Nadal nie było odpowiedzi. Kadet nawet się nie poruszył. Nikke klonia twoja mać! ryknął dowódca i to poskutkowało. Tak, ser? Na co się tak gapisz? Trupa nie widziałeś? Nie, ser, nie widziałem. W takim razie inicjację masz już za sobą. Morisej podleciał pod drzwi, wsunął rękawice w szczelinę i spróbował je otworzyć. Ani drgnęły. Natali słyszysz mnie? Przeszedł na częstotliwość mostka. Potrzebuje jeszcze drony remontowej. Przez parę sekund nie było odzewu, lecz zanim kapitan zdążył się zniecierpliwić, nawigatorka odpowiedziała. Jarry przebija się do jakichś pomieszczeń, skończy za pięć minut. Pięć minut, kurwirtual. Kapitan nerwowo okręcił się i spojrzał na gruć. Dobra, dawaj mi tu migiem kodera i reaktor. Mam też drzwiczki do otwarcia. Się robi. Tym razem odpowiedź była błyskawiczna i krótka. A ty nie marnuj czasu i różdubsko. dupsko. klepnął kadeta w ramię. Sprawdź wziernikiem, czy nie ma ich tam więcej. Nikke niechętnie wykonał polecenie. Podleciał ostrożnie do szpary, by wsunąć teleskopową kamerę do walcowatej kabiny. Po chwili miał obraz. Człowiek, którego but widzieli, był w środku sam. Jego skafander wyglądał na nienaruszony, przynajmniej z wierzchu. Nikke przekazał tę informację dowódcy. Zgodnie z oczekiwaniami został zignorowany. Pogwizdujący wesoło Morisej rozkręcał właśnie obudowę panelu skanera przy zamku. Nike wrócił do obserwacji wnętrza windy. Mimo iż szkolono go do walki, obecność zwłok dosłownie na wyciągnięcie ręki sprawiła, że poczuł zimny dreszcz na plecach. W tej bitwie zginęło wielu ludzi, jednych wyssało z rozhermetyzowanych kadłubów. Drudzy spłonęli żywcem albo wyparowali w eksplozjach reaktorów, ale ten człowiek musiał umierać długo. Uwięziony we wraku żył, dopóki nie skończyło się powietrze w zbiornikach. Sześć, może nawet dziesięć godzin. I jak tam? Głos MoriSeja znów wystraszył zamyślonego Nika. Pokaż no, co my tu mamy. Kapitan przez chwilę sterował kamerą i nagle gwizdnął. Spojrzał w głąb korytarza, gdzie robot kodujący wpinał się do panelu grodzi. Masywny sześcian przenośnego reaktora plazmowego został już podłączony do gniazd zasilania. Wszystkie panele oświetleniowe w tej sekcji kadłuba rozjarzyły się przyjemnym blaskiem. Morrissey walnął ręką w przycisk przywołania windy, ale ta pozostała martwa. Mechanizm, który zamarzł przed ponad stu laty, nie miał prawa zadziałać. Ann Kapitan ryknął, jakby go coś ugryzło w tyłek. Dawaj mi tu tę dronę! Ale jary jeszcze... No i nie skończy, niech sobie wytnie przejście pilniczkiem do paznokci Borna. Mam tu coś bombowego i potrzebuję tej drony natychmiast. Się robi. Nikke patrzył zdziwiony na podenerwowanego dowódcę. Co pan tam zobaczył, ser? Zapytał w końcu. To jeden z oficerów sztabowych Tahomyja. Odparł Morrissey i zaraz dodał... Gdybyś się uważniej przyjrzał, zobaczyłbyś, że spod ciała wystaje obudowa czegoś, co może być ostatnim holologiem Odyna. A to, mój drogi, rzecz warta na ziemi, niewyobrażalny majątek. I to ja ją wypatrzyłem, żeby nie było nieporozumień, dźgnął kadeta metalowym palcem w klatkę piersiową. Tak jest, ser. Szyb windy, którym dotarli do tego korytarza, rozjaśnił się jasno seledynowym blaskiem. Masywna drona remontowa wyłoniła się z wnętrza i zamarła pół metra od nich. Morrisej wsunął do czytnika końcówkę programatora i wielki robot poruszył się znowu. Masywne szczypce zagłębiły się w szparę. Przez moment nic się nie działo, przynajmniej z pozoru. W próżni nie słychać dźwięków, jednakże odpryski farby z owalnych drzwi uświadomiły obu mężczyznom, jak wielkie siły działają na metalową powierzchnię. Morrisej odciągnął kadeta w głąb korytarza mimo że nadal nic się nie działo. Mechanizm albo zamarzł na sopel, albo coś jeszcze blokowało drzwi. Tniemy, zawyrokował kapitan i maszyna posłusznie wysunęła palnik. Dwadzieścia sekund później niemal połowa metalowej płyty zamykającej dostęp do windy wisiała pod ścianą korytarza, a Morisej przez wycięty otwór wyciągał zwłoki. Triumfalny wyraz zniknął z jego twarzy, gdy zobaczył, co trzyma zabity. Szlak by go, mruknął kapitan, rzucając prymitywnym elektronicznym notesem w stronę otwartej kabiny. Pamiętniczek pana, spojrzał na plakietkę oficera, majora Wisolaja, w dupę szarpanego niemoty, co do windy wsiąść nie umie. Co to za nazwisko w ogóle? Może jest coś wart. Nikę chwycił szybujący notes i podłączył go do swojego zasilacza, ale ekran pozostał martwy. Dam radę odtworzyć zawartość na nomadzie. A kogo obchodzi, co ten pajac sobie zapisywał? Prychnął zirytowany Morysej. Może znajdę coś ciekawego. Rozbierz go. Zakomenderował nagle kapitan. Słucham? Powiedziałem, żebyś rozebrał trupa. Zdejmij z niego skafander. Ale nie ma żadnego ale. Czas to pieniądz. Zabytkowy, nieuszkodzony skafander pójdzie na ziemi za dobrą cenę. Nie mogę... Nika poczuł przerażenie na myśl, że będzie musiał dotykać martwego człowieka. Nie możemy go tak, możemy, przerwał mu Morrisey. Rusz się, bo jeszcze mamy mostek do sprawdzenia. Nie, nie zrobię tego, ser. Zaczynasz mnie wkurwiać, kadecie, a kto mnie wkurwia, ten marnie kończy. Ja ja po prostu nie mogę. Zdawało się, że kapitan zaraz wybuchnie, ale zamiast tego podłączył się do drony, a gdy ta ruszyła z rozgrzewającymi się palnikami w kierunku grodzi, chwycił ciało za rękę i zaczął majstrować przy zamku hełmu. Powinniśmy mu urządzić pogrzeb według zaczął Nike. Nie ucz ojca dzieci robić, zgasił go kapitan. Wyprawimy mu pogrzeb jak trzeba, ale najpierw za niego zapłaci. W upiornym blasku fontan, błyskawicznie stygnących iskier, które tryskały z rozpruwanej grodzi, dowódca sprawnie wyciągnął zasuszone zwłoki ze skafandra. Nike odwrócił wzrok, by nie patrzeć na twarz nieboszczyka, ale i tak kątem oka widział, co robi Morrisey. Kapitan rzucił kombinezon do kontenera drony transportowej i raz jeszcze pochylił się nad zabitym. Nie sięgnął jednak do szyi po nieśmiertelniki, tylko zaczął się mocować z ręką nieboszczyka. Ściągał mu pierścień akademicki. – Nic nie mów – warknął, spostrzegłszy wyraz twarzy kadeta. – Teraz jesteśmy z panem Wisolajem Kwita. Wstał jakby nigdy nic, odrzucił kawałek odłamanego palca i obejrzał pierścień, przysuwając go do wizjera hełmu. Prymusik, taki jak ty. Nike nic nie powiedział. Nadal czuł pogardę dla przełożonego, lecz postanowił nie zaogniać sytuacji. Akademia uczyła też posłuszeństwa. O tak, mruknął kapitan, przyglądając się znów planom statku na holopadzie. Jeśli to trafienie, wskazał na oznaczony czerwonym kolorem nieregularny wyłom, przecinający pod ostrym kątem kadłub, nie rozhermetyzowało wszystkich pomieszczeń pod pokładu dowodzenia, Czeka na nas naprawdę wielka rzecz. Mostek, kabina tahomyja. wiesz ile będzie warte jego prywatne archiwum? Nike pokręcił głową wewnątrz obszernego hełmu, chociaż wątpił, czy rozmarzony Morrisej to zauważy. Chłopcze, mamy szansę na zdobycie fortuny, o jakiej nikomu się nie śniło. Czyli? zapytał Nike raczej dla podtrzymania rozmowy niż z chęci poznania szczegółów. Bezczynne stanie w rozświetlanym snopami iskier korytarzu martwego okrętu przyprawiało go odreszcze, zwłaszcza w towarzystwie zwłok majora Wisolaja. Na Ziemi za dzienniki admirała zapłacą nie mniej niż. Tyle zdążył powiedzieć Morrisej, nim zagłuszył go głos Anatalii. Kapitanie, mamy problem? Powiedziała bezbarwnym, jak zwykle tonem. Wyrażaj się precyzyjnie, Jan, warknął rozdrażniony dowódca. Mam na kursie kolizyjnym wrak rebelianckiej korwety. To zejdź jej z drogi albo potrenuj strzelanie do celu i nie zawracaj mi dupy takimi pierdołami. Rozzłościł się Morisej, nadal obserwując postępy prac przy cięciu grodzi. Sir, to kurs kolizyjny z wrakiem Odyna. Co? wrzasnął kapitan. Nawet przez zaparowany krystalit widać było, jak lśnią mu oczy. Za pięć, sześć minut wejdziemy na mostek. Nie możesz rozwalić tego złomu? Zepchnij go chociaż z kursu o parę stopni. Obliczałam to już trzy razy, nie ma szans, powiedziała nawigatorka. To wybebeszona, ale prawie kompletna korweta klasy samuraj. Dwieście pięćdziesiąt tysięcy ton pieprzonego helonowego złomu i to całkiem solidnie rozpędzone. Zrób coś, ryknął Morisej. Dam ci dodatkowe trzy. Nie czekaj, pięć procent. Macie osiem minut na wycofanie się w przestrzeń. Głos Anatalii był wciąż bezbarwny, jakby odpowiadała maszyna, a nie żywa istota. Rozkazuję ci. Zaczął kapitan. Siedem minut pięćdziesiąt pięć sekund. Do kur wirtualnej nędzy jesteśmy tak blisko celu. Siedem minut pięćdziesiąt sekund do zdarzenia. Dlaczego dziwko wcześniej o tym nie poinformowałaś? Ryknął Morrissey. Dlatego, że obiekt wszedł na kurs kolizyjny dosłownie dwie minuty temu, po zderzeniu z jakąś wduperżniętą asteroidą, która na moich oczach zmieniła się w obłok pył ty durny fiucie. Ta odpowiedź z nomady była znacznie bardziej emocjonalna. Drugi zespół już się wycofuje, ser. Daj mi pięć piepcionych minut, tylko pięć minut i będziemy na mostku. W trzy minuty nie zdążysz go przeszukać, a potem i tak będzie za późno, żebyś mógł na starość skonsumować to, co uzbierałeś na koncie. Tym razem nie skończy się na jednej ręce. Zaniepokojony, Nike podszedł do dowódcy i położył mu dłoń na opancerzonym barku. Wrócimy tu po zderzeniu, powiedział. Może da się? Gówno, prawda! Warknął Morrisey. Wiesz, co uderzenie ćwierć miliona ton zrobi z tym wrakiem? Może niewiele. Odparł spokojnie Nike. Zależy, jak szybko leci i pod jakim kątem. Jak znam Ann, ta cholerna korweta leci kurewsko szybko. Wymamrotał kapitan, spoglądając na rękawicę, która kryła jego protezę. Inaczej nie robiłaby takiego rabanu. Zajebiście kurewsko szybko, a nawet szybciej. Weszła mu w słowo podporucznik. Zderzenie najprawdopodobniej zniszczy oba wraki. W najlepszym razie resztki zostaną wypchnięte poza strefę, ale i tak niemal natychmiast dostaną się w atmosferę delty. Zabierajcie stamtąd dupy, póki jest szansa na przeżycie. Sześć minut, dwadzieścia sekund. Morrisey splunął. Najzwyczajniej w świecie splunął na wewnętrzną powierzchnię krystalitowego hełmu, po czym wprowadził sekwencję przerywającą pracę robota. A potem kopnął z całej siły zamrożone ciało Majora. To przez ciebie, skurwi kloni ze włoku! Przez ciebie! Nike nie wiedział przez moment, co robić: polecieć za szybującym w głąb korytarza martwym żołnierzem, czy pomagać w rozłączaniu robotów. Morysej rozwiązał ten dylemat, wciągając go na dronę remontową, która już ruszała w kierunku windy. Uchwycili się jej ramion i po chwili mknęli łukowato sklepionymi korytarzami w kierunku najbliższej wyrwy. Kadet ściszył komunikator, by nie słyszeć wielopiętrowych przekleństw, dowódcy, opisujących spisek martwego majora, niezdarnej załogi i wszystkich bogów, jakich znał świat. Wyszli w przestrzeń na półtorej minuty przed zderzeniem obu kolosów. Morrissey, klnąc nadal przez zaciśnięte szczęki, nie odwrócił się nawet, by popatrzeć na to niewiarygodne zjawisko. Nikę, wręcz przeciwnie, nie mógł oderwać od niego oczu.